Siemano wszystkim, z tej strony Jux, witajcie dzisiaj w nowym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłem coś naprawdę niesamowitego. Nie no, kurczę, to ja Freepi. Co, nie zauważyłeś, na jakim kanale jesteś? Zostałeś sprankowany! X kurczaczek D, ledwo co film się zaczął, już się sprankowałem. Wiem, że się nabrałeś i się nie wymigasz. To co, teraz tańczysz to co ten chłopak na filmiku. Co się dziwisz? Opisu nie przeczytałeś. Wyraźnie tu pisze, co masz zrobić, jeżeli cię sprankuję. No dobra, skoro nie chcecie się ruszyć dupy, to pójdźmy na deal. Zostawisz mi teraz suba z dzwonem, łapkę w górę i piszesz w komentarzu zatęciłem. Nikt się nie skapnie, że nie zatęciłeś. No dobra, już bez śmieszkowania. Na Instagramie Fortnite US wyciekły informacje dotyczące wysyłania przedmiotów znajomym. Sami zobaczcie, pierwszy kod najprawdopodobniej jest przykładowym tekstem, który od razu wyskakuje nam przy wysyłaniu przedmiotu. Drugi kod według mnie służy do wyboru przedmiotu do wysyłania. Trzeci kodzik służy do wybrania odbiorców, którą chcecie wysłać przedmioty. Czwarty kod to ilość liter, którą mamy wpisaną do dopisku. Piąty kodzik to nic innego jak limit wysyłania giftów dziennie. Szósty kod odpowiada za wyświetlanie wiadomości, że dana osoba dostała prezent. Siódmy kod uświadamia nas o tym, że można napisać wiadomość do 100 znaków. Ósmy to cofnięcie, dziewiąty to anulowanie, a dziesiąty wysłanie. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie i wyślijcie ten film znajomemu, któremu wyślecie prezent, bo jest biedny i go nie stać na skiny. Kocham was, cześć i czołem, trzymajcie się, pow!